odcinku opowiem, co trzeba zrobić, żeby zbliżając się do lotniska zmniejszyć prędkość naszego samolotu. Oczywiście zrobię to w formie krótkiego wykładziku. Ostatni film zakończyliśmy na wysokości 3000 stóp, lecąc w trybie descent z prędkością 240 węzłów. Będziemy lądować w Krakowie na Balicach. Przed nami znajduje się pas i mamy jeszcze trochę czasu, zanim będziemy musieli rozpocząć zniżanie tak, aby trafić na początek pasa i bezpiecznie posadzić samolot na ziemi. Punktem, w którym rozpoczniemy podejście, jest punkt nawigacyjny KK-362 i jak łatwo zgadnąć, powinniśmy nad nim być na wysokości 3000 stóp. Musimy zwolnić do 140 węzłów, żeby móc skonfigurować samolot do lądowania. Pytanie, jak to zrobić? Zrobimy to stosując zasadę Power and Drag. Power. Zmniejszymy otwarcie przepustnic tak, aby wartość BMEP spadła do 90. To spowoduje, że samolot zwolni do 174 węzłów, a jest to prędkość, przy której możemy zastosować drugi czynnik, czyli drag. DC-6 nie ma hamulców aerodynamicznych, więc aby zwiększyć opór, zastosujemy klapy, wysuwając je na 10, 15 i 20 stopni. To powinno wystarczyć, abyśmy zwolnili do około 140 węzłów. Pytanie jest tylko, ile czasu na to potrzebujemy. Będziemy na to potrzebowali 15 mil, ale dla pewności dodajmy rezerwę 5 mil, więc w sumie będzie to mil 20. Z tego prostego wyliczenia wynika, że zwalniać zacząć musimy w odległości 20 mil od KK-362. Jesteśmy około 20 mil od KK-362. Rozpocznijmy więc zwalnianie. Jesteśmy na 3000 i tak jak pokazałem na wykładziku, zmniejszymy BMEP do 90. Oczywiście robimy to płynnie, powoli. Już zaczęła prędkość nam troszkę spadać. Jest 90, ok. To czekamy. Zobaczmy, jak daleko jesteśmy od naszego punktu nawigacyjnego. Siedemnaście i pół. Tu można mieć wątpliwości, jeśli chodzi o wysuwanie klap, bo ja powiedziałem, że przy 174 możemy wysunąć. Natomiast tutaj te białe zaznaczenie pokazuje, że od 150. Ale popatrzmy na tabelkę, na plakietkę, jest napisane, że klapy od 0 do 30 przy 174 węzłach, a od 30 w dół przy 152 i podwozie 174 można wysunąć, więc wszystko jest ok. Po prostu jest to troszkę inne oznaczenie niż przy większości samolotów. Znaczy, mówiąc szczerze, nie spotkałem jeszcze samolotu, który by miał takie właśnie oznaczenia. No dobrze, ile mamy? 170, 180, czyli w tym miejscu gdzieś będziemy mogli zacząć wysuwać klapy. Jaka jest odległość? Dwanaście. No coś wolno idzie to nam.
BMP spadła nam do 80 w ogóle już, samo z siebie. RPM mamy 2200. Dobrze, 174, wysuwamy pierwszy raz klapy. Poszły. Wysuwamy drugi raz. Poszły, mamy 15 i mieliśmy wysunąć do 20. No to 20. Jest 20, mamy 160, 150, zbliża się do 140. Zobaczmy, ile mamy do KK362. Osiem mil, więc spokojnie. I zbliżamy się do 140. No i tak właśnie odbywa się zwalnianie. Tak jak wspominałem, już chyba samolot nie ma hamulców aerodynamicznych, więc trudno tutaj w inny sposób zwolnić niż zmniejszać otwarcie przepustnicy i wysuwać klapy. Mamy BMP 80, gdzieś 24 manifold, 2200 RPM. Zobaczmy, ile mamy do punktu. 4,3, czyli jest bardzo dobrze. Idziemy zgodnie z planem.